Cześć! W poprzednim odcinku opowiedziałem wam o pracy, a ta była wykonywana nad ciałem. Dzisiaj zajmiemy się mocą. Moc jest obecna w naszym życiu w wielu miejscach, o których pewnie nawet nie zdajecie sobie sprawy. Wystarczy spojrzeć na dowolne urządzenie elektryczne, takie jak odkurzacz, wiertarka, wkrętarka czy czajnik elektryczny. Znajdziecie na tych sprzętach tabliczkę znamionową. Będzie ona nas informowała właśnie o mocy danego urządzenia. Moc odnajdziemy również w silnikach spalinowych. W końcu często się mówi, że silnik ma na przykład moc 70 lub 200 koni mechanicznych. Czym jest więc ta moc, którą umieszcza się na sprzęcie? Otóż moc informuje nas o tym, jak dużo pracy może wykonać jakieś urządzenie w danym okresie czasu. Na przykład pompa wody o dużej mocy może przepompować w tym samym czasie więcej wody niż pompa o małej mocy. Do zagadnienia można też podejść z drugiej strony. Jeśli mamy na przykład robotnika kopiącego dół, to robotnik wykopie ten dół w czasie, dajmy na to, 4 godzin. Natomiast koparka, której moc jest z 1000 razy większa niż moc pracownika, ten sam dołek wykopie w znacznie krótszym czasie. W tym przykładzie ilość wykonanej pracy przez robotnika i przez koparkę była jednakowa, ale czas pracy koparki nieporównywalnie krótszy. Na podstawie tych przykładów można dojść do wniosku, że moc musi być opisywana dwiema wielkościami fizycznymi – pracą i czasem wykonania tej pracy. Tak też jest w rzeczywistości, a wzór na moc zapisujemy w postaci P jest równe W dzielone przez T. Jednostką mocy, jak pewnie zauważyliście na tabliczkach znamionowych sprzętów elektrycznych, jest watt. Dla przypomnienia powiem też, że jednostką pracy jest joule, a czasu sekunda. Tutaj podam wam jeszcze jeden mały wzorek. Nie będę go wyprowadzał, ale możecie go wykorzystać w zadaniach. Jest to P równa się F razy V. Wzór ten stosujemy, gdy ciało porusza się ruchem jednostajnym z prędkością V i wiemy, że silnik w tym czasie generuje na przykład siłę F. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wtrącił swoich paru groszy więcej, niż jest to w podstawie programowej. Wróćmy jeszcze na moment do tabliczek znamionowych odkurzaczy. Jeden z nich charakteryzuje się mocą 890 W, a drugi mocą 750 W. W takim najprostszym rozumieniu moglibyśmy powiedzieć, będąc konsumentem kupującym dany sprzęt, że lepiej wybrać odkurzacz o większej mocy, no bo przecież w tym samym czasie wykona on więcej pracy, czyli na przykład poodkurza z lepszym sukcesem większą część domu. Tutaj jednak musicie wiedzieć, że moc na tablicy znamionowej informuje nas o mocy maksymalnej silnika, który zgodnie z tą mocą będzie pobierał mniej lub więcej prądu z sieci energetycznej. Wielkość tej mocy nie informuje nas jednak o skuteczności, czyli o sprawności odkurzacza. Może się okazać, że odkurzacz o mocy 750 W szybciej i lepiej posprząta nasze mieszkanie niż odkurzacz o mocy 890 W. Dzieje się tak dlatego, ponieważ odkurzacz o niższej mocy może mieć większą sprawność niż odkurzacz o mocy większej. Weźmy sobie inny przykład. Mamy dwa samochody o podobnej mocy silnika. Powiedzmy około 400 koni mechanicznych. Pierwszy z nich napędzany jest na tylną oś, a drugi na obie osie. Moc generowana przez silnik jest w obu samochodach porównywalna, jednak samochód, który ma napęd na 4 koła, szybciej będzie przyspieszał i lepiej wystartuje z miejsca, ponieważ jego silnik przekazuje moc na aż 4 koła, a nie tylko 2. Samochód uzyskuje w takim razie o wiele większą sprawność w przyspieszaniu, ponieważ mniej mocy jest tracone na kręcenie kołami w miejscu. Więcej o sprawności pewnie dowiecie się w klasach wyższych, natomiast na ten moment wystarczy wam wiedza, że nie zawsze wyższa moc urządzenia to lepszy sprzęt. Wykonajmy teraz jakieś mega skomplikowane zadanie. W tym celu zrobimy proste doświadczenie ukazujące różnice w mocy sprzętu. W doświadczeniu tym wykorzystam wkrętarkę o regulowanej mocy. Wykorzystam również szpulę z nitką, no i jakiś przedmiot przywieszczę do końca tej nitki. Całość łączę w jeden układ fizyczny. Będę sprawdzał, ile wynosi moc wkrętarki w dwóch przykładach. Gdy element będę wciągał z mniejszą i większą prędkością do góry. Aby policzyć moc, jaką posiadała wkrętarka podczas wciągania przedmiotu w górę, należy dowiedzieć się, jaką pracę ta wkrętarka wykonała, no i oczywiście, w jakim czasie to zrobiła. Czas pracy wkrętarki określimy stoperem.
Aby dowiedzieć się, jaką pracę wykonała wkrętarka, no to już musimy dowiedzieć się, jaka siła działała na przedmiot, no i jaką drogę ten przedmiot pokonał w ruchu w pionie. Z drogą będzie bardzo prosto, ponieważ wystarczy wziąć do ręki linijkę lub inny przedmiot do pomiaru długości, no i ocenić wysokość, na jaką wjechał przedmiot. Z siłą będzie trochę gorzej, bo aby ją określić, musimy posłużyć się wiedzą, no jaką zdobyliśmy przy okazji wprowadzenia pierwszej zasady dynamiki Newtona. Otóż, jeśli wkrętarka wciąga ciało ruchem jednostajnym, pionowo do góry, to musi dochodzić do równowagi dwóch sił. Jak myślicie, co to będą za siły? No oczywiście jest to siła grawitacji, która ciągnie przedmiot do dołu, no i siła, z jaką wkrętarka ciągnie przedmiot do góry. Oznacza to, że gdy dowiemy się, ile wynosi siła grawitacji działająca na przedmiot, czyli ile wynosi ciężar tego przedmiotu, to z automatu dowiemy się, z jaką siłą przedmiot ten jest ciągnięty do góry. No dobra, ale aby policzyć ciężar ciała, musimy znać jego masę. Czyli kładziemy przedmiot na wadze i dowiadujemy się, ile ta masa wynosi. Teraz spokojnie możemy policzyć jego ciężar, tym samym poznając siłę, z jaką wkrętarka ciągnie przedmiot do góry. Mając siłę i pokonaną drogę, nareszcie możemy policzyć pracę. Mając teraz pracę, obliczymy, ile wynosi moc wkrętarki, jaką generowała w trakcie wciągania przedmiotu do góry. Oczywiście podobne obliczenie wykonamy też dla drugiego przypadku, gdy wkrętarka wciąga przedmiot ze zwiększoną prędkością. Tutaj warto zauważyć, że praca tak w jednym i w drugim przypadku wynosi tyle samo. Mając już wyznaczone obie moce wkrętarki, możemy ocenić, w którym z przypadków wkrętarka pracowała z większą mocą podczas podnoszenia przedmiotu. Tutaj należy pamiętać, że moc generowana przez wkrętarkę w obu przykładach nie jest jej mocą maksymalną. Myślę, że zadanie to pewnie było dla Was lekko zakręcone, ale chciałem zobrazować w ten sposób, że obliczenia fizyczne możemy wykorzystać też gdzieś indziej niż tylko w suchych zadaniach z treścią podawaną przez Waszych nauczycieli. A teraz ciut prostsze zadanie. Mamy deskorolkarza, który porusza się ruchem jednostajnym ze stałą prędkością. Z prędkościomierza odczytał on, że jego prędkość maksymalna wynosi około 40 km na godzinę. Całkowita siła oporu generowana przez opory ruchu to 55 N. W tym zadaniu trzeba obliczyć moc przekazywaną na koła deski, no i sprawność silników elektrycznych zamontowanych w tej desce. Tradycyjnie wypiszemy sobie dane i szukane. Skoro deskorolkarz poruszał się ruchem jednostajnym, to siła oporu musi być równa sile, która pcha deskorolkę do przodu. Oczywiście zapisujemy wzór na moc. Aby ją policzyć, prędkość musimy wyrazić w metrach na sekundę. Robimy to i otrzymujemy około 11 metrów na sekundę. Podstawimy teraz siłę i prędkość pod wzór na moc, no i otrzymujemy w ten sposób 605 watów mocy. Spróbujmy teraz ocenić sprawność zastosowanych silników elektrycznych. Z informacji zamieszczonej na stronie producenta widzimy, że łączna moc znamionowa tych silników to 700 W. Aby policzyć sprawność, to musimy podzielić moc faktyczną, wygenerowaną przez silniki, przez ich moc znamionową. Wynik ten musimy domnożyć oczywiście razy 100%. W ten sposób otrzymujemy sprawność o wartości około 86%. Jak widać, wyszła nam dość duża sprawność, natomiast trzeba właśnie pamiętać, że silniki elektryczne mają tą sprawność bardzo dużą w porównaniu do silników spalinowych stosowanych w samochodach. Dlatego też ludzie starają się odchodzić od silników spalinowych, gdzie tylko mogą, na rzecz silników elektrycznych, ponieważ ich sprawność, czyli ilość wykorzystanej mocy, jest zdecydowanie większa. Po dzisiejszym filmie powinniście wiedzieć, czym jest moc, jaką literką się ją zapisuje i w jakiej jednostce się ją wyraża. Trzeba też wiedzieć, od czego ta moc zależy, no ale to wynika w sumie ze wzoru, który dzisiaj się pojawił. Musicie umieć policzyć też zadanie z tego tematu. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie Fizyki od podstaw. Cześć!